sukcesach taekwondzistów Centurii Toruń, którzy z bardzo dobrej strony zaprezentowali się w ostatnich mistrzostwach Polski. Za złoty medal w rywalizacji kadetek Maja Błażejewska otrzymała nie tylko gratulacje, ale także kolejne powołanie do reprezentacji. Uprzejmość, rzetelność, wytrwałość, opanowanie i odwaga to 5 zasad taekwondo i jednocześnie elementy każdego sukcesu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sezonu, bo to co się udało, to co mogliśmy zdobyć, to zdobyliśmy. 2 tytuły mistrza Polski w walkach dzieci oraz 2 tytuły mistrza Polski dzieci w układach formalnych taekwondo WT, czyli olimpijskiego. W kategorii młodzików złote medale w układach wywalczyli Zuzanna Błażejewska i Tymoteusz Chybiński. Startowałem na Mistrzostwach Polski w Pumse i osiągnąłem złoty medal. Złoto, ale w walkach i rywalizacji kadetek zdobyła Maja Błażejewicz. Po raz kolejny otrzymała także powołanie do reprezentacji, a w planach ma jeszcze start w Mistrzostwach Europy. Pierwsze walki, 2 wygrałam przed czasem w drugich rundach, w trzeciej miałam całą i w finale też całą, ale w finale miałam kontuzję. Bez kontuzji i z sukcesami w ostatnich tygodniach radziła sobie Agata Dondalska, zdobywczyni 2 brązowych medali w rywalizacji juniorek. Poziom też jakby wzrasta z kategoriami tymi wiekowymi, no co na pewno, więc no jest coraz trudniej. Ale za to medale cieszą jeszcze bardziej. O przedłużenie tej pasy taekwondziści Centurii postarają się na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików.